Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A w naszym studiu Grażyna Piotrowska-Oliwa, wiceprezydentka Pracodawców Rzeczpospolitej, była prezeska Orange'u. Profesor Krzysztof Opolski, Uniwersytet Warszawski, dr Jakub Borowski, główny ekonomista Inwestbanku, Szkoła Główna Handlowa. WIG20 zyskuje w tej chwili 44% i proszę Państwa, w związku z mailem pani Ani, który cytowałem na początku, którą bardzo denerwuje, kiedy nie odmieniam części procenta, chciałbym powiedzieć, że Rada Języka Polskiego twierdzi, że jest to forma właściwa, to, że właśnie nie odmieniam. No i tak zawsze robiłem i tak też będę pewnie robił, bo nie mógłbym się przyzwyczaić do nowej formy. W tej chwili w Londynie wzrost o 0,48%, we Frankfurcie o 0,4% i w Paryżu o 0,85%. Frank szwajcarski traci 0,07%, kosztuje 3,08 zł. Euro 0,23%, kosztuje 4,02 zł. I dolar amerykański 0,74%, kosztuje do dołu. Kosztuje 3,02 zł. EKG. No i jeszcze jeden mail sprzed chwili. Proszę Państwa, można nas oglądać. Przypomnę jeszcze raz na stronach www.tokfm.pl. Tam na stronie głównej jest wyraźnie oznaczone okno, w którym w czasie programu widać to, co dzieje się w studio. I podgląda nas pan Michał Ruszczyc, który napisał przed chwilą maila. Witam pana redaktora, mam tylko jedno pytanie. Czy tam, gdzie pan teraz siedzi, jest tak zimno, że ma pan codziennie założony szalik? Pozdrawiam, Michał Ruszczyc. Otóż, drogi panie Michale, no nie jest aż tak zimno, ale to jest mój krawat. Ponieważ panowie tutaj przychodzą w krawatach, ja mogę tylko ten krawat trochę rozluźnić i zrobić go cieńszym nieco, żeby nie wyglądało, że jest tak, aż tak bardzo zimno, jest teraz mniej zimno. Zawsze można powiedzieć, że to od zaproszonych gości dzieje lodem. Panie redaktorze, pan pozdrowił pana Michała, ja pozdrowię panią Anię, muszę powiedzieć, dlatego, że to jest naprawdę wspaniale. Tak, panią Anię, która panu, że tak powiem, zadała to pytanie, bo to jest wspaniale, że ktoś słucha, że ktoś zadaje pytanie. Jak to ktoś słucha? Słucha nas? Że ktoś słucha i ma... Setki tysięcy radiosłuchaczy. Marketing jest dominujący bez przerwy. Nieważne, co się mówi, tylko ile słucha. Ja może, proszę państwa, przepraszam tych, którzy słuchają od początku, mianowicie chciałbym tutaj tym, którzy włączyli się teraz, powiedzieć, że pani Anna z Warszawy właśnie napisała, że mnie prosi, żeby pan redaktor może nie mówił 10 lub 100%. Chyba poprawnie jest 100%, więc ja powiedziałem, że zawsze tak mówiłem, bo ja uważam to za formę poprawną, bo tak mnie uczono. Tak mnie kiedyś uczono, no i Rada Języka Polskiego także twierdzi, że chyba uczono mnie. Trzeba to odwrócić tylko, panie redaktorze. Właściwie, ale oczywiście pozdrawiam. Forma poprawna, dlatego tak zawsze mówiłem. Forma poprawna, dlatego tak zawsze mówiłem. Odwróćmy to, będzie lepiej. To jest prawda. Wiecie co, zadziwiacie mnie. Okej, okay, pan profesor. To profesor, proszę państwa, Krzysztof Opolski. Ekonomia jest logiczną nauką. Dobrze, to teraz zdziwienia. Właściwie to zaczęliśmy zdziwienia. Można powiedzieć. Kto się dziwi pierwszy? Ja się mogę zdziwić. Bardzo proszę. Grażyna Piotrowska-Oliwa. Mam wielką przyjemność od wielu miesięcy być członkiem Rady Nadzorczej firmy, która ostatnio jest na językach bardzo wielu, czyli PZU i słynny Fryderyk i słynny Chopin. I to nie ten wpłynie, tylko ten ze straconymi masztami. I tak co mnie nie przestaje zadziwiać, że... No powiedzmy, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, o co chodzi. Żaglowiec Fryderyk Chopin aresztowany, proszę państwa. Żaglowiec zatrzymano w porcie na wniosek prawników Kutra, to on holował uszkodzonego Chopina. Rybacy, którzy holowali polski żaglowiec, wciąż nie otrzymali za to pieniędzy od armatora. Trwają negocjacje z rybakami w sprawie wysokości rachunku, powiedział kapitan Krzysztof Baranowski, inicjator szkoły pod żaglami. Chcą 300 tysięcy dolarów, podczas gdy jeden dzień holowania kosztuje około 9 tysięcy dolarów. Dwa dni zaś się to holowanie trwało. Trzy dni trwało to holowanie. No 300 tysięcy dolarów to sporo pieniędzy.
różnica między 9 tysięcy a 300, no to jest duża. No i co się dzieje, proszę Państwa? Armator Chopina, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, ma kłopoty finansowe nie tylko z powodu roszczeń rybaków. PZU, którego członkiem, którego rady... Członkiem Rady Nadzorczej, dziękuję bardzo panie profesorze, dobra, jest pani Piotrowska Oliwa. Ubezpieczyciel jednostki odmówił wypłaty odszkodowania. No i dobrze. I teraz... Jak to no i dobrze? No i dobrze konkluduje, że odmówił, tak? Dlaczego? Postawmy sobie jedno pytanie. Czy ktokolwiek, czy prezes jakiejkolwiek firmy ryzykowałby, czy też jej rada nadzorcza, ryzykowałby podjęcie działań, o których będzie wiadomo, że PR-owsko mogą mieć negatywny wizerunek na firmy, tak, gdyby nie ścisłe przepisy prawa. Ustawa ubezpieczeniowa niestety jest taka, że prezes nie może wyjść, nie może jasno powiedzieć, jakie są powody, bo jest po prostu tajemnica ubezpieczeniowa. Natomiast ja mogę w dosyć makiawialiczny sposób powiedzieć tylko tyle, że gdyby nie było powodu do odmowy rzeczywistego, nikt by to nie zaryzykował tak złego. Nie, a właśnie nie tego może, niestety nie mogę. To jest ten wielki, to jest ten ból ustawy ubezpieczeniowej, tajemnicy ubezpieczeniowej, proszę że Państwa, nie możemy powiedzieć dlaczego. Tylko stawiam tezę, że nikt by nie zaryzykował tak negatywnego PR-u, no bo niestety na firmę walą się gromy za relatywnie niewielkie pieniądze. Z przykrością muszę stwierdzić, że pani Grażyna Piotrowska-Oliwa broni firmy. Wpisuje się, czy jej język wpisuje się w pewną poetykę. I dla pani prezes jest to szczególnie poetykę, trudne, ponieważ ostatnio nazywa się Chopin. W polityce, prawda? Wiem, ale nie powiem. Coś jest na rzeczy, ale nie mogę tego powiedzieć, prawda? A uczymy się, uczymy no tak, się. Tak, tak się uczycie. No, ale szkoda, że macie tych nauczycieli nie za nie, to nie jest, za ciekawe. To jest niestety... Proszę, trzeba jeszcze powiedzieć jasno, żeby PR-owo było dobrze. Ale komu innemu. Z pomocą ruszył Szczecin, proszę Państwa. Miasto podpisało z armatorem umowę na czarter żaglowca. Dzięki temu właściciel zyskał poręczenie majątkowe pomocne przy staraniu o kredyt. To jest jakiś drobny wątek. Ja nie zrozumiałem czegoś tu, bo tu jest 300 tysięcy, a tu za dzień pani powiedziała 9 tysięcy. Nie, to są, są dwie zupełnie różne rzeczy. Jedna kwota to jest 900 tysięcy za ubezpieczenie w ogóle żaglowca, a druga rzecz to są te koszty holowania, na które kuter, który przez 300 dni holował. Warto są 300 tysięcy dolarów. Taką informację podać, żeby ludzie zrozumieli, na czym ta różnica polega. To może to byłby właśnie PR, żeby podać taką informację rzetelnie, dokładnie i precyzyjnie. Może tak. Nie uchylając nawet kurtyny. Pani prezes nie mówi nie. Skąd te różnice się pojawiają? Nie, jakie wątpliwości to nie są? Mówię nie. Akurat kwestia tych aresztowania i opłaty za holowanie wyszła wczoraj, to jest świeże. Ta kwestia ubezpieczeniowa jest już wałkowana od kilku dni i gromy się sypią na moją głowę biedną. Również. No tak, no wredny członek wrednej rady, wrednej firmy. No, to też PR to swoim. Prawda? Pewnie. EKG. No dobrze. Kto teraz? Pan profesor Krzysztof Opolski. Mnie dziwi jedna rzecz. Mianowicie w tej samej gazecie na jednej stronie czytam o tym, że banki, to już wspominałem o tym w Unii Europejskiej, prawdopodobnie, to jest straszna kwota, są zadłużone na 2 biliony euro. Tak. Znaczy zadłużone w sensie, że istnieje groźba, że kredytobiorcy nie będą spłacali. Ci, że tak powiem, tacy nieinstytucjonalni. A z drugiej strony czytamy informacje o tym, że banki w Polsce, już nie będę wymieniał jednego z dużych banków, bardzo agresywnie chcą pozyskiwać do końca roku kredytobiorców, zwłaszcza na kredyty hipoteczne, bo obawiają się, że regulacje Komisji Nadzoru Finansowego gwałtownie ograniczą liczbę potencjalnych kredytobiorców, jak i również deweloperzy gwałtownie poszukują tych, którzy te mieszkania będą mogli kupić, czyli jak gdyby... To mnie zastanowiło. To znaczy, znowu jest taka tendencja, żeby sprzedać za wszelką cenę jak najszybciej, póki jeszcze można, nie myśląc kategoriami, że być może jednak mimo to część tych osób w przyszłości będzie właśnie wchodziła w tych nierzetelnych kredytobiorców. Nie do końca jest to dla mnie jasne i zrozumiałe. Co się stało? Nie, dziwię się... Że pan profesor się dziwi? Trochę tak, bo... Ale to byłoby nudno. W tym, co pan profesor powiedział, jest takie implicite założenie, że banki nie biorą pod uwagę czynników ryzyka, że chcą za wszelką cenę wcisnąć ten kredyt tylko po to, żeby się załapać przed wejściem ustawy, która rzeczywiście podniesie wymogi udzielania tego kredytu.
Nie mam takiego poczucia. A poza tym jednak... Ja też nie mam takiego poczucia. Jednak troszkę zrównał pan... Totalnie przeciwko mnie występujecie zawsze. Zrównał pan, profesor, sytuację w krajach takich jak Hiszpania, Irlandia, gdzie rynki kredytów hipotecznych się załamały, rynek nieruchomości się załamał. Polska, która jest w relatywnie dobrej sytuacji, o czym będę mówił w swoim zdziwieniu. Dobrze, proszę państwa, tak jeszcze... Ale teraz mnie nadal zaniepokoiła. Tak. Teraz mnie zaniepokoiła jednak. Czy znowu wracamy do Zielonej Wyspy? Tak, zaraz będzie Zielona Wyspa. Nie ma, to jest jakiś bardzo groźny eufemizm Zielona Wyspa. Panie redaktorze, obiecuję, że następnym razem jednak siądę między nimi. A właśnie, może teraz się pani przesiądzie. Mówiłem, ja się tego... Ja nie będę bronił tezy o Zielonej Wyspie. Nie, nie, aha, to też tak nie będzie. Nie. EKG. Proszę państwa, ten kolor zielony bierze się stąd. Ci, którzy są uczestnikami rynku finansowych, rynku papierów wartościowych, wiedzą, że już zielony kolor jest, symbolizuje wzrosty. Albo nadzieja. A czerwony spadki. No dlatego, no, skoro Polska ma na plusie, stąd ten kolor zielony. Chociaż może także kojarzyć się zupełnie z czymś odmiennym. W polityce oczywiście. Zieleń. Tak, w polityce. Zieleń się kojarzy z czymś. Z zielenią. Tak, proszę bardzo. Tak, no mnie zaskoczyły pozytywnie, bo wiedziałem, że jest dobrze, ale nie wiedziałem, że jest aż tak dobrze. Zaskoczyły mnie wyniki badania, które przeprowadził OECD. Opublikował swój Employment Outlook, czyli takie doroczne badanie dotyczące sytuacji na rynku pracy w krajach członkowskich OECD. I z tego badania wynika, że w sumie niespecjalnie odkrywcze, no można by było zrobić samodzielnie, no ale OECD to zrobił. Wynika, że w okresie od czwartego kwartału 2007 roku do czwartego kwartału 2009 roku, a więc w tym najtrudniejszym okresie z punktu widzenia kryzysu czy jego siły, jego oddziaływania, zatrudnienie w Polsce wzrosło w najwięcej ze wszystkich krajów OECD. Co więcej, były tylko trzy kraje, w których w ogóle wzrosło. Polska, Australia i Niemcy. I myślę, że również powodem do satysfakcji jest to, że w takich krajach jak Niemcy na przykład stosowano gigantyczne programy wsparcia dla tego zatrudnienia, to znaczy dopłacano pracodawcom w sytuacji, w której oni zgodzili się obniżyć wymiar czasu pracy, ale jednocześnie nie zwalniali pracowników. Także wiedziałem, że jest dobrze, ale nie wiedziałem, że jest aż no tak dobrze. Ale pan w tym sensie jestem zdziwiony. Pan doskonale wie jako naukowiec również o tym, że jeżeli coś wzrosło, to trzeba zapytać, jaka baza była. Jeżeli w Polsce... Nie, no baza wzrosło, była wysoka, kwartał 2007. Wzrosło, to może świadczyć również o tym, że jednakże myśmy startowali zupełnie z innej bazy niż gospodarki niemieckie, które są gospodarkami nasyconymi. U nas przyspieszenie gospodarcze rzeczywiście powoduje to, że wzrost zatrudnienia rośnie, ale pytanie jest, czy rośnie proporcjonalnie do tego przyspieszenia gospodarczego, bo jednak pewne dane wskazują na to, z ostatniego kwartału wskazują na to, że bezrobocie w Polsce niestety, ale delikatnie, ale rośnie. Sezonowo wyrównane jest stabilne. No, to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, baza była wysoka. Porównujemy się z czwartym kwartałem 2007 roku, kiedy gospodarki, nie tylko Polska, ale inne były rozgrzane. I co, panie profesorze, i co pan na to? Pan, no widzi pan, znowu strzał, no. Nie, pan się absolutnie myli. Nie, ale to pan profesor... Dobrze. Nie, baza rolą ekonomisty jest zawsze zadawać trudne pytanie. To jest jego rolą i być krytycznym, i być oczywiście wątpiącym. To jest tego pan redaktor od nas oczekuje tutaj. Ekonomisty przecież i uczonego. Oczywiście. EKG. Proszę bardzo. Kolejne zdziwienie? Tak, pani się dziwi, że kolejne zdziwienie? Przecież powiedziała pani nam w przerwie, że pani ma tyle zdziwień, że się pani cały czas dziwi, bowiem zdziwienia są dowodem młodzieńczej duszy, młodości, wiecznej. Rzeczywiście, i tak dalej. Człowiek jest, w człowieku siedzi wieczne dziecko i należy je kultywować. Oczywiście wtedy, kiedy wypada to zrobić. Kolejne zdziwienie. Na pewno to jako użytkownicy, zakładam, że wszyscy są użytkownikami telefonii komórkowej. Czytaliście albo już słyszeliście o nowych regulacjach. Kolejna pani komisarz, bo to ostatnio to tak jest, że jakoś z tymi kobietami w telekomunikacji to jest bardzo popularne. Wymyśliła, że ceny roamingu trzeba zregulować odgórnie. To już nie jest pierwszy raz, kiedy Komisja Europejska się do cen roamingu tak zabiera. Teraz w ogóle opłaty roamingowe znieść. Ale mi nie chodzi o to, czy jest drogo, czy jest tanio. To jest nonsens. Jeśli jesteśmy, bo żeby pani mówiła, bo rzeczywiście, że regulacje i tak dalej. Trzeba po prostu znieść roaming, nie będzie co regulować.
Bo to jest nonsens, żeby żyjemy w jednym, można powiedzieć, w jednym organizmie gospodarczym. Bo wspólnota europejska polega na tym, prawda, Unia Europejska, żebyśmy byli jednym organizmem gospodarczym. Czasem wyjeżdża pani za granicę i włączają pani roaming i płaci pani kilkakrotnie więcej za rozmowy telefoniczne. Ale to nie ma... Trzeba zrobić rachunek ciągniony i prawdopodobnie firmy telekomunikacyjne zyskałyby na tym, gdyby roaming zniesiono, bowiem obywatele posługujący się Unii Europejskiej, posługujący się telefonami komórkowymi, rozmawialiby bez ograniczeń. No i to niestety to tak nie wygląda, dlatego że telefonia komórkowa i ceny usług nie biorą się, o czym siedzący po mojej lewej stronie szanowni wybitni naukowcy, ekonomiści doskonale wiedzą, że są pewne koszty związane z wytworzeniem pewnej usługi, a te koszty w przypadku telefonii komórkowej i roamingu są również różne. Inaczej jest w Polsce, rozumiem, inaczej jest za granicą. Znaczy, ja w ogóle jestem przeciwko regulowaniu czegokolwiek centralnie, odgórnie i wymuszaniu ukazami carskimi. To już było, to jest sprzeczne. Ale czegokolwiek to nie. No dobrze, uogólniłam, ale wymuszaniu po prostu takich regulacji. Jest rynek, tak jest konkurencja. Wyjeżdżała pani do innego województwa z województwa mazowieckiego, prawda, i płaciłaby pani inną, zupełnie inną. Ale kiedyś tak było. Ale zaraz. Ale kiedyś tak było, rynek to zmienił. Słuchajcie, informacje redaktorka. Grażyna Piotrowska, Oliwa, wiceprezydentka Pracodawców Rzeczpospolitej, profesor Krzysztof Opolski, Uniwersytet Warszawski, dr Jakub Borowski, główny ekonomista Inwestbanku, Szkoła Główna Handlowa.